Cześć, ja jestem Michał, mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, a w dzisiejszym odcinku. 9 uraz Dembele w ciągu 2,5 roku. Lewy będzie na gali złotej piłki. Pseudokibice Malmo życzą Zlatanowi śmierci. Neymar ma gdzieś kolegów i drużynę. Proszę Państwa, moi mili, nie bez powodu dzisiaj w tej koszulce, no bo jak wiecie, albo nie wiecie jeszcze, powstała nowa kolekcja w sklepie Ostatni Gwizdek Shop, wbijajcie. Fajny prezent na Mikołajki, może na święta, bluzy, koszulki, case'y. Wbijajcie koniecznie Ostatni Gwizdek Shop. Do każdego zamówienia dołączamy zestaw wlepek, mój podpis oraz taką zawieszkę z podziękowaniami. Gorąco zachęcam, Ostatni Gwizdek Shop, jeszcze raz przypomnę. No i zapraszam także do gry w Football Team. Darmowa przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Zapraszam Cię także do mojego klubu, jeżeli masz plus 110, plus 115 overall. Troszeczkę próg wzrósł, ale wiecie, lecimy do przodu. Link do gry w opisie, no i życzę miłego oglądania. W dzisiejszym odcinku pojawi się nawiązanie do złotej piłki w kontekście Roberta Lewandowskiego. W związku z tym mam dla Was zagadkę. Ilu Polaków w historii złotej piłki znalazło się w pierwszej trójce plebiscytu? Odpowiedź standardowo poznacie na końcu materiału, a Was zachęcam do sprawdzenia się i podania rozwiązania zagadki w sekcji komentarzy. Powodzenia! Ousmane Dembele jest piłkarzem, który albo ma pecha i jest niesamowicie kontuzjogenny, albo swoim stylem życia i przyzwyczajeniami doprowadził do tego, że o urazy bardzo u niego łatwo. Nie można wykluczyć żadnej z tych opcji. W minioną środę rozgrywana była piąta już kolejka fazy grupowej Champions League, w której FC Barcelona podejmowała na Camp Nou drużynę Borussii Dortmund. W pierwszym składzie na to spotkanie pojawił się wspomniany wcześniej Dembele. Niestety już w 26 minucie meczu Francuz ze łzami w oczach musiał opuścić plac gry przez kolejny uraz. Jak się później okazało, była to kontuzja związana z udem. Co ciekawe, jest to już jego 9. kontuzja, odkąd dołączył do Dumy Katalonii w 2017 roku. W tym sezonie jest to już 3. tego typu uraz. Ciężki los Ousmane. Ciągłe kontuzje i brak gry mogą traumatycznie wpływać na Francuza. Podstawowe pytanie, jakie powinien sobie w tej chwili zadać, brzmi: po czyjej stronie jest wina całej tej sytuacji? Czy przez niezdrowy tryb życia? Czy jest to u niego uwarunkowane genetycznie? Po tych 2,5 roku w Barcelonie nie zapowiada się, aby Dembele zaczął pracować nad sobą i swoim zdrowiem. Kartka z kalendarza. 29 listopada 1899 roku Joan Gamper wraz z przyjaciółmi założył piłkarski klub FC Barcelona. Tego samego dnia 1973 roku w Cardiff urodził się Ryan Giggs. Były piłkarz Manchester United, a obecnie selekcjoner reprezentacji Walii. 29 listopada 1982 roku w Legnicy na świat przyszedł Marcin Robak. Obecnie napastnik Widzewa Łódź, a w przeszłości takich klubów jak Lech Poznań czy Śląsk Wrocław. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. 2 grudnia odbędzie się uroczysta gala France Football, na której zostanie wręczona jedna z najcenniejszych indywidualnych nagród – złota piłka. Faworytem do wygrania tego plebiscytu jest Lionel Messi, drugie miejsce ma należeć do Virgila van Dijk'a. Pozostaje pytanie, kto zajmie 3. miejsce. Tutaj już nie ma zgodności. Jedni mówią o Cristiano Ronaldo, inni sugerują, że w wielkiej trójce powinien znaleźć się Robert Lewandowski. Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski na swoim Twitterze zamieścił bardzo ciekawy wpis. Mamy potwierdzenie od organizatorów Złotej Piłki, że na gali obecny będzie Robert Lewandowski. Wnioski wyciągnijcie sami. Co to może oznaczać? Chcielibyśmy, aby jego obecność była podyktowana znalezieniem się w pierwszej trójce plebiscytu. Inna możliwość to nominacja do najlepszej jedenastki mijającego roku. Inna opcja, najbardziej pesymistyczna, mówi o tym, że cała 30 nominowanych do Złotej Piłki ma obowiązek stawić się na gali. Z drugiej strony informacja ta nie została nigdzie potwierdzona. Tak na dobrą sprawę nie wiemy, w jakiej roli Lewy pojawi się na uroczystej ceremonii. Nie pozostaje nam nic innego, jak w poniedziałek włączyć TVP Sport i przekonać się na własne oczy. Wciąż nie jest znana przyszłość Zlatana Ibrahimowicza, któremu wraz z końcem roku kończy się kontrakt z Los Angeles Galaxy. Jednak dziś nie o sportowych kwestiach. Jakiś czas temu Szwed zakupił 25% akcji szwedzkiego klubu Hammarby IF. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że fakt ten rozścieczył kibiców Malmo, czyli klubu, gdzie Zlatan stawiał pierwsze kroki w świecie futbolu. Postanowili oni wziąć sprawy w swoje ręce i ukarać Ibrahimowicza. Po pierwsze obrzucony różnymi przedmiotami, a potem podpalony został posąg na cześć 38-latka.
Po drugie, ultrasi Malmo postanowili odwiedzić Sztokholm, gdzie swój dom ma piłkarz. Na drzwiach został namalowany napis Judasz, a na wycieraczce pozostawiony został karton z napisem Judasz RIP. Policja wszczęła już śledztwo w tej sprawie. Neymar nie jest lubiany w Paris Saint-Germain. Wszystko przez jego chęć odejścia z klubu za wszelką cenę. Odbija to się na kolegach z zespołu, którzy muszą znosić gwiazdorskie zachowanie Brazylijczyka. Dość ostrej wypowiedzi udzielił były piłkarz PSG Emmanuel Petit, który twierdzi, że piłkarz ma gdzieś kolegów i zespół. On gra dla siebie i tylko dla siebie. Postawcie siebie w sytuacji, gdy przez miesiące żyjesz z takim człowiekiem w szatni, który ma was w... i nie ma szacunku do nikogo. W czasach mojej gry w kadrze z takimi zawodnikami jak Zidane czy Djorkaeff zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy zaakceptować fakt, że nie angażują się mocno w obronę, bo oni sami mogą nam wygrać mecz. W przypadku Neymara jest inaczej, bo on ma to gdzieś. W historii złotej piłki dwóch Polaków znalazło się w pierwszej trójce plebiscytu. Był to Kazimierz Dejna w 1974 roku oraz Zbigniew Boniek w 1982 roku. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie. Sprawdzajcie także ostatni Gwizdek Shop po nową kolekcję. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!